Dzisiaj witajcie, tu Wojtas, to Wojtas. A jakiś trochę gorszy ten początek mi wyszedł. Zdrzemnąłem się, zamyśliłem, ustawiam sobie monitor. Odpowiednio wysokość, kąty, te bajery. Dobra. Ciągniemy dalej. Ostatnio zdobyliśmy grzmoty dostaliśmy. Czyli to udogodnienie, cholera, muszę sprawdzić sobie pod jaką to mieliśmy tutaj cyfrą. W sterowaniu. No, wszystko ładnie, pięknie, pojazdy. Palniki piątka, wybierz grzmot czwórka. No okej. Wejdź na przełęcz martwych bezdroży. Wiecie co, no chyba tam pojedziemy, co? Od razu, żeby wypróbować te grzmoty, a później sobie zobaczymy. A później sobie zobaczymy tutaj te inne zadania, co? Jak myślicie? Jesteśmy u Jetta oczywiście, bo tam musieliśmy do niego przyjechać. Zdobyliśmy te grzmoty ostatnio w polowaniu na konwój. I on nam dopiero to mógł zamontować, powiedział co, jak. Zobaczcie, ile tu mamy do sprzątania. A my teraz, kurde, pojedziemy tu już. A tu jeszcze mamy tyle do sprzątania. Ale nic, dobra, pojedziemy, nie? Długa trasa nas czeka. Pojedziemy, żeby dokończyć tą sprawę tego. No, otworzymy sobie tam. O, a tam jeszcze na razie. A później będziemy sobie tutaj sprzątać. Coś może nagramy. A coś może... Spójrzmy jeszcze tu. Coś może nagramy, a coś może poza ekranem. Narzędzie i bronie. Proszę. Jest grzmot. Aha. Czwórka, dobra, nie rozstrzelajmy się, czwórka, tutaj nie, tu nic. I co, no to nie wiem, czy muszę zostawić to sobie na masce, bo tam miałem fajną czaszkę miałem. Szybki historii obozu, miałem fajną tą czaszkę do taranowania, no to już wszystko było. Dobra, nieważne, szkoda czasu. Wychodzimy, szampaket, spadamy. Mamy tego grzmota? Yes! Kurde, ja już to... Przyznam wam się, że już tutaj wyszedłem ostatnio i wypróbowałem go. Nie to chciałem. Nie chciałem wjeżdżać, jak głupkowaty. Się rozpędziłem i już zdążyłem go wypróbować. Niestety myślałem, że tutaj jak wejdę, będę mógł jeszcze wypróbować, ale chyba nie. A zobaczmy, czy teraz mogę. O, tak to działa. Super, nie? Dobra, zostańmy na razie przy tym. Jedźmy, co? Aha, już jest pierwsze autko. Jakieś. Dawno nie skakaliśmy. Co wy na to? Jezu! O nie, to był głupi pomysł. A wiecie dlaczego? Bo patrzcie jakby kurde. Muszę wyjść. Podwozie troszkę mi siadło, że tak powiem. Musimy naprawić auto. Dobra, nie ma sprawy. Tak, ten grzmot nam się przyda tam do zniszczenia tej bramy, do zawiasów tej bramy, to zróbmy to i właściwie tam wypróbujemy, a dobrze jedziemy? Dobrze jedziemy, długa droga nas czeka. Nie chciałbym się wdawać w jakieś bijatyki teraz, nie wiem co mnie tam czeka, czy tylko bramę ma zniszczyć, czy będziemy jakiś obóz rozwalać, nie mam pojęcia. No, jakbyśmy chcieli teraz, nie, wątek fabularny, to by nam zostały te dwie duże lokacje.
Ale się pobawimy. Oj, tam widzę balonik, ale balonik jest przeze mnie tutaj opanowany. Bo my jesteśmy na terenie tutaj. Patrols are nastier, more frequent. And this car will need more work. There is Inkai, an ancient lady of war and racing. Aha, spojówka. The machines are truly gifted. Ale to jest następna lokacja. Nie śpi, Wojtek. Ej, Jezu, jak głupkowaty, no zobaczcie, cholera, myślałem, że zdążę skręcić, no. Mamy kanister, mamy, bo kurczę, jakbym miotacz płomieni chciał używać. Za duża prędkość była, na co ja liczyłem, że zdążę? Trzeba szybciej reagować. Aha, to jest to, tak? Brama, mocna konstrukcja. Zabronione toranowanie. Czy to jest ta przełęcz? Przełęcz ma tych bezdroży? A czy możemy to załatwić tym harpunem? To po co mi ten grzmot? Nie wiecie? Czyli to była normalna brama tylko. The jaw and its blood-soaked fangs. Every time I see it, my gut ropes shrivel with fear. Cholera, no! Widoczki sobie oglądam. Dupę. Nie mam czasu, cholera! No zobaczcie, chciałem tamty zniszczyć tą wieżę. A ci nie czekają. Mam spluwę? Gdzie on jest? Dobra. Za daleko? Ale zaraz przyjedziesz. Jezu! To dalej. Cholera, uciekł. Wolę, żeby przyjechał i żebym go zastrzelił, że tak powiem. Cholera. Dobra, jak tak chcesz się bawić. No nie, no to jest głupie to, co ja odpierdalam. No patrzcie, wskoczyłem mu prosto pod maskę. Przecież jestem pojebany. Za daleko był, kurwa mać. Znowu za daleko, co ty robisz? Cholera, nie ma zdrowia. Może się uda jeszcze załatwić
tego jednego. No dalej, strzelaj. Dobra. Chodźcie, 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 chodźcie. Braciaszki. Tak będzie lepiej. Ale znowu to załatwiły, nie? Jak zajmę do północy. Patrzcie, ile tu samochodu się naustawiała. Jeszcze nie wierzga. My musimy się poprawić. Ale to załatwiłem, kubkowate, no. Bez pomyślunku. Nie mam wody. Ci mi tutaj zatarasowali wszystko. Ale nie spróbujemy wysadzić, co? Tylko coś mi tam na zielono, coś mi się pokazuje w innym miejscu. Co to tam jest? Aha, jeszcze jedna wieża, tak? Nie to! No zobaczcie, miałem zahamować, a ja dopalać włączyłem. Jak głupkowaty. Aha, tam jest jakiś dupek, tak? Co to tam jest? To mi nie wygląda na snajpera. Okej. Dobra, te dwa auta mamy do załatwienia, tak? Ale ich tam jest, zobaczcie. Dalej. Okej. Zdrowia nie mamy, niedobrze. A będę musiał walczyć z nimi. Jeszcze ktoś do mnie strzela? Ten wyjeżdża. Trzeba go zniszczyć. Po co skręciłem? Ale przynajmniej nie będę musiał wychodzić i ich niszczyć. No. Okej, dobra. I teraz grzmot, tak? Piąteczka. Nie piąteczka, tylko czwóreczka. I gdzie mam strzelić? Tam? Gdzie mam strzelić? W które miejsce mam strzelić? Nie mam pojęcia. Tam na górę? O kurde. Aha, to się musi naładować, przepraszam. No nic mi nie pokazuje.
Patrzcie, auta mi pokazuje ciągle. O co chodzi? Tak wygląda, jakbym musiał jeszcze te auta sprzątnąć. No niemożliwe. Ty, o co tu chodzi? Oj, ja pierniczę, coś tu kurde nawywijałem nie tak. Obal szczęki harpunem. Dlaczego ja nie patrzę? Co pisze? Kurde, ja myślałem, że tym gromem. Ale się nagadałem, spociłem się, jak wkowaty. To jest tak, że bez przygotowania człowiek tak podejdzie prosto do tej walki. No i zobaczcie. Czyli możemy jechać do spojówki, jakbyśmy chcieli. We're gonna find this woman called Pink Eye. Look to your map, Saint. If things are as bad. No tak, my wiemy, że tutaj do spojówki, ale ja nie chcę jeszcze do spojówki, wiecie? Ja tak sobie myślę, że jeszcze coś tutaj proszę. To jeszcze mamy duże zadanie. Mamy jedno duże zadanie. Proszę, tu mamy obozy, ale żeby mieć broń z powrotem i zdrowia, to musimy wrócić do Christobrodego. Bo to jest najbliżej Christobrody albo Jet, no na jedno wychodzi. No. I my jeszcze do spojówki nie chcemy iść. O, tu mamy jeszcze za dużo roboty. Dobra, to ja teraz spauzuję, wiecie, i się zobaczymy za chwilę, jak będę miał broń w porządku, picie w porządku i jakieś tu zadanko jeszcze poboczne wykonamy, nie? No proszę, jesteśmy z powrotem, a tu proszę, zobaczcie, jeszcze ekipa złomiarzy i ekipa rozpoznawcza zostały mi jeszcze tutaj do... to musimy dokończyć. Te projekty musimy dokończyć. Tylko gdzie one tutaj były, żeby mi się wyświetliły? Proszę bardzo. Gdzie to jest? Nie widzę, nie widzę, nie słyszę. Tutaj aż. Ekipa złomiarzy, proszę, tak daleko. Ale nic, no zrobimy to, nie? Bliżej możemy się gdzieś przenieść? Chyba nie. A tu możemy się przenieść? Do balonu? Już nie pamiętam, jak to było. Nie, nie możemy. Nie, nie możemy. Zapomniałem, nie? Nie chcę przerwać śledzenia, tylko chcę tam jechać. Mamy zaznaczone. Okej, okay. Idziemy do autka i spadamy. To jeszcze zrobimy po drodze jakieś tam małe, drobne. Kurde, ja bym założył tą... Nie wiem, czy grom mi jest potrzebny, a może będę korzystał z tego groma. Bo ta czaszka była dobra do taranowania jednak. A te szpony nie są za dobre. Te szpony, no tak, bo szpony to tam one tylko polepszają uzbrojenie. Nie tylko grom, ale pewno ogólnie. Fajnie się jeździ tym autkiem, ale nie wiem, kurde, dlatego też wolę kierownicą. To co mam, te WRC, Project Car, jednak na klawiszach mi nie idzie. Gubię się czasami jak głupkowate dusze, kurczowo klawisze. Dobra, bo my tu tak sobie ładnie jedziemy, a może po drodze coś mamy do zrobienia. Proszę, tu mamy zaraz. Chociażby. Pić mi się nie chce, ale... Mamy jakieś... coś mamy do zebrania, o proszę.
Nie, tak, no widzicie, do tyłu to już w ogóle nie umiem kręcić. Do tyłu już w ogóle nie umiem kręcić, jak kurkowate. Cool demol! Za chwilę stracę całe zdrowie, bo przez gdzie on jest? Przejechałem go? Nie potrzebuję złomu, bo złomu mam od cholery. No ale chcę to załatwić, tą lokację, no. Czy ja coś słyszę, jakieś coś? Stukania? Słyszę cię? Może być na schodach, jak chcesz. Gdzie on tam poleciał? Ach, jest tu! On tylko zleciał. Nie poleciał, tylko zleciał. Ten jeszcze tam żyje, co? Jeszcze jakiś dupek? Gdzie on jest? Patrzcie, jak tam tańczy. Ale nie dla mnie. Gdzie on jest? On się tam chyba zawiesił. No zobaczcie. No chodź tu, gościu. Ale jaja. No, dosyć tego. Zawiesił się, biedactwa. Co masz dla mnie? 10 sztuk złomu. Tam była woda, widziałem. Tam mamy złom, tak? A jak tam wejść do tego złomu? No, i tak to wyglądają te drobne przygody. Czyli zbieractwo. Bo nie wiem, czy do końca będę zbierał, powiem wam szczerze. No bo tego to jest od cholery, nie? A my mieliśmy zrobić projekt, tylko boję się, że tamte łaziki po drodze za bardzo mi nie pozwolą. Ale może nam się uda. No i mamy w 100%. Okej. I don't mean to question your saintly methods, but nasze uświęcone dzieło. Sprawdźmy, jak spaliłem. A może sobie wymienimy kanister, co? Ile mamy? Nie, chyba nie ma sensu. Jest dosyć, dobra. Dobra, jedźmy. Have you no remembrance of where the steering wheel is located? No, ale z tym sterowaniem to kurde wściekły jest na siebie, cholera. Dobra, dobra, nie nabije się ze mnie. Będzie tu sobie żarty ze mnie stroił. Aha. Straszak. No to jest to, że trzeba tu wyjść. Ty, a ja tak auto puściłem. Jakby one mi tam spadło w przepaść. Dopiero by się podobiło. Ciekawe, co by się stało wtedy. Musiałbym iść do... Może by mi się udało wezwać. Może by się nie rozwaliło.
No i tak to się wędruje, jeździ, a wy to zresztą wiecie. Chwila, chwila, moment. Gdzie my jesteśmy? Tu. Nie, bo chciałem, mówię, kurde, spauzuję i dojadę, będzie prędzej. Wiecie co? Do projektu dojedziemy, bo tam trochę się będzie... Nie, też się nic nie będzie działo. A to co mamy? Straszak mamy? Ale tu się będzie działo. I to się będzie działo w następnym odcinku. Pojedziemy do tego straszaka. A w następnym odcinku... Bo tam mamy, kurde, jakąś... rafinerię wydobywczą. Dlaczego to mi się chowa? Mocna konstrukcja? Żarty sobie robicie. Stay. Guard the car. Certainly, yes. You know, I would never leave her side. Okay. Piękny jest ten dźwięk tego silnika. Aha. Bombowe? Myślałem, że ładne. Aha. I tylko mamy to jedno pole tutaj. Nie. Tu mamy jedno pole, tu będzie drugie pole. Będziemy musieli przyjechać z naszym pieskiem. Dobra, jeszcze zaliczmy informatora może. Tak. Gdzieś tu powinien być informator. O dane, patrzcie na to. Ja pienić, niemożliwie to wygląda. Gdzie? No przejechałem jak głupkowaty. Przejechałem obok. Dobra. Aha, bombowe pola? No, już najechałem, jak głupkowaty. A tam też bombowe pola, czy tam dojadę jakoś w koło? Dobra, nieważne. Wiecie co? Tu przerwiemy i pojedziemy sobie za chwilę tam właśnie do tej stacji. Do tej przepompowni, nie? Ale to już w następnym odcinku, bo... Nie, ale muszę zaraz to zrobić, bo kurde co... Fajnie ten wiatr wygląda, ten piasek jak zawiewa. Dobra, to by było na tyle na chwilę obecną. Trzymajcie się, do miłego. 3-6.